Słuchają Państwo Poranka Wnet. Jest godzina 7:47, a gościem Poranka Wnet jest autorka i właścicielka pewnie portalu i podcastu Stosunkowo Bliski Wschód Dominika Zębala. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Oczywiście temat, który zapewne zwiększy Państwu kliki, jak można by się wyrazić w slangu internetowym. My jesteśmy też radiem internetowym, więc wiemy, jakie tematy rozgrzewają przestrzeń tej debaty. Lotnictwo izraelskie dokonało w nocy z niedzieli na poniedziałek serii ataków na cele w strefie Gazy, informują miejscowe źródła. Ataki potwierdziła armia izraelska. Jaka jest sytuacja w Izraelu? Jak żyją mieszkańcy? Jak to jest komentowane? Sytuacja jest tak naprawdę niezwykle skomplikowana, niezwykle złożona i dzieje się bardzo wiele. Tylko przez ten ostatni weekend rzeczywiście nad południowy Izrael tylko spadło prawie 300 rakiet. Był to też chyba najbardziej krwawy okres w tych walkach. Sytuacja po obu stronach tak naprawdę jest bardzo trudna. Kiedy rozmawiamy z różnymi naszymi znajomymi, tak w Izraelu, jak i mieliśmy również okazję wczoraj porozmawiać z mieszkańcem strefy Gazy. No to jest to horror. To jest jedna rzecz, co do której rzeczywiście zwykli cywile zgadzają się w 100%, że czują się od tego niecałego tygodnia, jak gdyby żyli w jakimś strasznym filmie i że to nie może się dziać naprawdę. To jest tak, że oglądając zdjęcia w internecie, które pokazują po prostu bardzo brutalne oblicza tego rozgrzanego ponownie konfliktu. Widać, jak te miejsca jak Tel Awiw, który był jednak taką międzykulturową stolicą, gdzie po prostu wszyscy się świetnie bawili i czuli, ginie na naszych oczach. Dlaczego zdaniem Izraelczyków, z którymi Pani rozmawiała, czy mieszkańców strefy Gazy, dlaczego ponownie doszło do tej eskalacji? W dużym skrócie mówiąc, tak naprawdę jest to konflikt o ziemię. Ale ja nie powiedziałabym, że przeciętni mieszkańcy Tel Awiwu, który pani redaktor wspomniała, czy Izraela, rzeczywiście w ten sposób na to patrzą. Oni czują się przede wszystkim zaatakowani przez Hamas i jak często to powtarzają, oni jakby stają przeciw, walczą z organizacją terrorystyczną, jaką jest Hamas, i to właśnie uważają, że ona stanowi największe zagrożenie i to ona stoi na największej przeszkodzie do tego, żeby zawrzeć pokój, żeby sytuacja się uspokoiła. No, punkt widzenia palestyński jest tutaj trochę inny, bo Palestyńczycy widzą ten konflikt inaczej siłą rzeczy. Dla nich to nie są tylko rakiety i to nie trwa tylko od 6 czy 7 dni. Dla nich jest to o wiele bardziej złożona sytuacja, która trwa już o wiele dłużej, ze względu na ich sytuację w ogóle, czy w Palestynie, czy w Izraelu. Tym razem, bo wszyscy gdzieś odwołują się do poprzednich takich wydarzeń na terenie Izraela, tym razem jednak ta sytuacja ma odzwierciedlenie bardzo silne w social mediach. Jerzy Haszczyński w Rzeczpospolitej napisał felieton, w którym porównał sytuację dziecka arabskiego, które jest niesione jako ofiara tego konfliktu, jako problem też opowieści Izraela o tym, że likwidujemy Hamas. Chcę powiedzieć o tym, że generalnie ta brutalność na przykład izraelskiej policji wobec mieszkańców nie tej strony Izraela jest przerażająca dla, myślę, że całej części tutaj świata zachodniego. Jak pani zdaniem to się skończy? Czy naprawdę jest takie wrażenie wśród mieszkańców Izraela, że doszło właśnie do kolejnej wojny, czy jednak gdzieś ten konflikt da się wygasić? Na pewno wrażenie jest zdecydowanie kolejnej wojny. Na pewno wiele ludzi mówi o tym, że jest to eskalacja największa od lat. I przede wszystkim to, co jest chyba najstraszniejsze, czy było największym zaskoczeniem, przynajmniej dla strony izraelskiej, dla strony żydowskiej, to jest to, że jest to konflikt nie tylko i wyłącznie w postaci wzajemnego ostrzału rakietowego, czy wojny na poziomie izraelskiej armii prowadzonej, ale też tych niesamowitych aktów przemocy, nienawiści. Niektórzy nawet używają słowa pogromy, czy podobnego do sytuacji pogromowej na terenie samego Izraela, ze względu na to, że napięcie przy tej eskalacji doszło do takiego poziomu i do takiego stopnia, że wręcz sąsiedzi różnych miast na terenie Izraela, arabscy i żydowscy, muzułmańscy i żydowscy, toczą ze sobą walki na ulicach. I to jest tak naprawdę kompletne nowum i to jest coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. I to jest najbardziej przerażające. Tak, a cała sprawa oczywiście toczy się na oczach świata, który patrzy, który ocenia, krytykuje. Emocje sięgają zenitu. My sami na początku byliśmy nawet dosyć zaskoczeni tym, jak gigantyczne jest zainteresowanie w polskich mediach społecznościowych samą tą historią, Izraelem, Palestyną, tym konfliktem, całą tą eskalacją. I jak wiele bardzo negatywnych często emocji to budzi, i to nie tylko negatywnych w kontekście tego, że po prostu, tak jak pani redaktor podkreśliła, patrzymy na bardzo brutalne często obrazy, ale też takiej wręcz agresji, nienawiści słownej między nami wewnątrz kraju. Po prostu ten konflikt dzieli nie tylko Izraelczyków i Palestyńczyków, ale wygląda na to, że cały świat. I to jest taka rzecz, która jest najbardziej dojmująca. Ale proszę powiedzieć, jak się toczy życie w tym czasie, od kilku dni? Czy życie w Izraelu zamarło? Czy dzieci chodzą do szkół? Czy już kompletnie wszyscy są pochłonięci sytuacją, która trwa na terenie kraju? Raczej wszyscy są pochłonięci. Z tego, co się orientuję, dzieci do szkół nie chodzą. Tak samo do żłobków, przedszkoli. Raczej wszyscy są, że tak się wyrażę, skoszarowani w domach ze względu na to, że przez te częste syreny, te alarmy bombowe po prostu należy jak najszybciej udać się do schronu. W różnych częściach Izraela ten czas od momentu, kiedy rozpoczyna się alarm, do momentu, kiedy rakieta może spaść, wynosi tak naprawdę między 20-30 sekund do 1,5 do 2 minut. Nie jest to dużo, także możemy się spotkać z dużą ilością opinii mówiących o tym, że to jest tylko ten czas, który przeciętny człowiek ma, żeby przestać robić to, co robi w tym momencie i wybiec czy na klatkę schodową, czy do tego specjalnego opancerzonego pokoju, który też część ludzi posiada we własnych domach. Także zupełnie w grę nie wchodzi możliwość podróżowania dokądś. Jest to bardzo trudne, tym bardziej jeżeli wyobrazimy sobie, że jest to na przykład rodzina z dziećmi. Wtedy czy podróż samochodem, czy w ogóle wyjście z domu nawet na spacer jest bardzo trudne. Wielu naszych rozmówców podkreślało w ostatnich dniach, że jeżeli nawet gdzieś wychodzą, to wiąże się to dla nich z ogromnym stresem i tym, że w każdym miejscu, gdzie idą, rozglądają się tylko za tym, gdzie jest najbliższy schron, na wypadek, żeby wiedzieć, dokąd biec, gdyby rzeczywiście doszło do alarmu. No to jest straszna sytuacja. My będziemy się oczywiście jej przyglądać, a ja bardzo serdecznie Państwu polecam Stosunkowo Bliski Wschód. Tam można na przykład zobaczyć kulinarnego e-booka i może ktoś, kto tęskni za kuchnią z Izraela, może przenieść ten kawałek do Warszawy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę w Poranku Wnet. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego. Dominika Zębala, Stosunkowo Bliski Wschód, był gościem Poranka Wnet. A teraz dla Państwa James Brown.